Dzień dobry, mamy wieczór już prawie, 9 czerwiec 2023. Jesteśmy w suszarni, no mam bardzo dużo pracy. Czasami po prostu już nie wyrabiam, skończyłam godzinę temu obierać bylice. Jest jej tutaj dużo, dużo. No, a taki Bartłomiej Byczkowski wczoraj napisał: Szalom. Nie wiem, czy usunął ten komentarz, bo widziałam, że chyba go nie ma. Chyba się zastanowił, co napisał, albo go ktoś może go ktoś po prostu upomniał. Także widzicie, jest tego sporo. Moje kochane. Kocham kwiaty. Jak taki człowiek może kochać zioła? Może tutaj w ogóle cokolwiek wypowiadać się o ziołach, jak on po prostu sobie robi z tego żarty. Piszą tylko, piszą, piszą i nic więcej ci ludzie nie potrafią robić. I sobie żarty robi z kobiety, która zajmuje się 8 lat ziołami. On po prostu sobie żartuje. Bo ktoś mu obiecał, że będzie tutaj miał zapewniony dobrobyt, pracę, tylko będzie te głupoty opowiadał. Że Bartłomiej, zastanów się, przyjdzie lepszy czas dla Polski i Polacy po prostu postawią się tak, jak napisałam. Jeśli wy, konsumenci, nie zaczniecie wymagać od producentów dobrej jakości towaru, to będą wam to stale wciskać i będą wam mówić, że to jest dla waszego dobra. Katarzyna Schulz, znalazłam dzisiaj, jak tydzień temu, nawet nie tydzień, bo to w sobotę, no jutro będzie tydzień, bawili się na jakiejś tam szyniawie, dniach pola. No, z opryskami. Z opryskami. Nawet w uprawach zielarskich można te substancje stosować. Myślę, że znajdą się ludzie, którzy stosują, tylko że tak jak napisałam, nie wszystkie zioła dają się po prostu. To są trawy. Dzisiaj wam pokazywałam, jeśli tych traw nie zbierze się w odpowiednim momencie, tu jest na przykład żyto. Jeśli tych traw nie zbierze się w odpowiednim momencie, to one po prostu rozsieją się i już wtedy nie możemy ich zasuszyć. Żyto zebrałam na takiej działce, na której nikt nie będzie kosił i ono jest jeszcze w ogóle niedojrzałe, ono dopiero zaczęło kwitnienie. Bez. No zapach jest tutaj naprawdę niesamowity, ale to są efekty pracy, praktyki i długiego doświadczenia. Wszystkiego dobrego wam życzę i bawcie się dalej. Już niedługo koniec wasz nastąpi. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam jutro na spotkanie o 16 w Lipnicy. Nie wiem, ile będzie tam ludzi, ale myślę, że przyjdą i będą słuchać tego, co mam do przekazania. Będę mówić o ziołach, głównie o ziołach, nie o polityce, bo politykę na co dzień mam. Ale no niestety, no tak to się dzieje. Wszystkiego dobrego życzę.